Dzień dobry, kochani. Widzę, że mój poranny wątek odnośnie outfitu bardzo się Wam spodobał, także postaram się teraz właśnie tak zaczynać moje vlogi. I za chwilę jedziemy na spacer na Stare Miasto. Dzisiaj ma być piękna pogoda, a pokażę Wam teraz, jak wyglądam. Mam na sobie sweterek, który jest z Zary, ze starej kolekcji, natomiast widziałam, że są też dostępne w nowej kolekcji bardzo podobne sweterki. One są takie dosyć cienkie, przyjemne, dobrze się też piorą, fajnie się noszą, także gorąco Wam polecam. Na głowie mam okularki. Do tego jeansy jasne różowe, które są z zeszłorocznej kolekcji z Zary. Jak widzicie, na kolanach są tak lekko przetarte. A na dole super stary, żeby było wygodnie. Na początku myślałam, żeby zabrać sobie tą moją torbę Tommy Hilfiger, ale wiecie co, będzie mi wygodniej z taką małą torebką. To jest torebka od Pauliny. W niej mi się mieści spokojnie portfel, dwa telefony, pomadka i kamera. O, także tak się prezentuję. Jedziemy na spacer na Stare Miasto i zabieramy Was ze sobą. Nieprawdopodobne, jak jest dzisiaj pięknie i ciepło. Bardzo ciepło, naprawdę bardzo piękna pogoda dzisiaj, bardzo piękna. I muszę Wam powiedzieć, że tego nam było trzeba. Wiosenny, długi spacer po starym mieście. Bardzo dobry, miły spacer. Bello, bello, veramente. I teraz co robimy? Jedziemy jeść! O! Jedziemy sushi. Sushi? Tak. Sushi, no tak, jesteśmy głodni, ale musimy jeszcze zahaczyć po intruza. Tak, dobbiamo andare a prendere l'intruso. Bravo. No to idziemy po intruza. You're calling. Dzisiaj zdecydowaliśmy, że będziemy jeść obiadek w Silk and Spicy. To jest restauracja, która znajduje się na Saskiej Kępie. My co prawda, czyli ja i Massimo, już zdecydowaliśmy, że na przystawki weźmiemy zupę z chrupiącą rybą i pierożki, a później sushi. Natomiast musimy jeszcze poczekać na Enzo, zobaczymy, co on wybierze i będziemy zamawiać. Dance the night away. I am ready for that heartbreak.
Patrzcie, kto tu jest z nami. Smacznego, chłopaki. Dziękuję bardzo. Zrobiło się naprawdę ciepło, więc musiałam się przebrać, ale powiem wam, że teraz wykorzystam czas i zrobię sobie paznokcie. Pierwszy etap, zmycie czarnego lakieru, opiłowanie paznokci, a później będę nakładać hybrydę. Moje paznokcie są już gotowe i teraz pokażę wam, z jakich produktów będę korzystać. Na początek nałożę bazę. Bazę i top w jednym. Następnie wybrałam sobie dzisiaj kolorek piękny 103, taki lawendowy. Jest naprawdę obłędny ten kolor. Będzie go widać. Ok. Później zrobię sobie zdobienie przy pomocy czarnego i białego lakieru hybrydowego, a na koniec nałożę top shine, który po prostu uwielbiam. No i oczywiście muszę też pamiętać o przecieraniu moich paznokci, także tutaj będę stosować cleanser, który już mi się kończy, ale też bardzo, bardzo go lubię. Oczywiście w trakcie robienia paznokci zmienił mi się pomysł. Stwierdziłam, że ten kolor jest tak ładny, naturalny, że obsypię go tylko takim pyłkiem multicolor, który daje niby efekt syrenki multicolor, ale on bardzo naturalnie, ładnie wygląda na paznokciach, przez co też pięknie się mienią w słońcu. A teraz wystarczy, że pokryję moje paznokcie topem do lampy i jedna ręka gotowa. No i zobaczcie, paznokcie skończone, tak się prezentują. To jest naprawdę przepiękny, jasny, fioletowy kolorek, bardzo naturalny i w połączeniu z tym pyłkiem daje cudowny efekt. Jeszcze wyjdę za chwilę na balkon i pokażę wam w świetle słonecznym, jak to wygląda. I tylko przypomnę wam, że produkty, z których korzystałam, to był właśnie numerek 103, baza top i top shine oraz ten oto pyłek multicolor. Tak paznokcie prezentują się w słońcu. Wygląda to naprawdę przepięknie. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie taki dyskretny manicure, tak delikatnie pomalowane paznokcie z takimi zdobieniami, czy bardziej coś takiego szałowego. Dzisiaj robimy bolognese. Było sushi, teraz jest pasta. Kolacja gotowa, także czas się, kochani, pożegnać. Zapraszamy oczywiście do następnych naszych filmików i dziękujemy wam za uwagę. Buziaki, pa! Ciao.